na obczyźnie. Taką mi wioskę wymaluj w dolinie, od zbóż wesołą, a od jodeł smutną. Niechaj się cała chowa w jarzębinie, niech na jej łąkach siwe leży płótno. Niech przez staw ciche rzucają się tęcze, rozbite skrzelką, co tryska z wód głębi. Niech nad nią chmurka trzepoce gołębi i puchy kwietne i nitki pajęcze. I w takież skiby głębokie puść role i daj po bruzdach te maczki jaskrawe i w sznur wyciągnij nad drogą to pole i mgłę rzuć srebrną na łąki, na trawę. I niech tak idą rozgłośne połanie, dzwonki jałowic i zbiczów klaskanie. Niechaj tak wierzby dumają strugi, cień przed zachodni rzucając i długi. I taką cichą błękitność daj w koło i pełne gwarów powietrze zrób ptaszych i taki tuman na gór połóż czoło i tylko ludzi zrób naszych. Poznajmy Marię Konopnicką, Rota. Znamy ją wszyscy. Ale Maria Konopnicka to także śpiewnik dla dzieci. Piękne polskie piosenki. Drodzy Państwo, rozpoczęliśmy właśnie Rotą w wykonaniu orkiestry Suchcice i okolice. Ja zapraszam do siebie pana kapelmistrza, pana Mateusza Cieślaka. Zdradzę chyba tajemnicę, albo nie zdradzę, że jutro macie 18 lat. Tak jest. Tak jest. Mamy 18 lat i cieszymy się bardzo, a 100 dojdziemy do setki chyba. Dojdziemy do setki i mamy nadzieję, że wasze prawnuki będą wtedy grać w tej orkiestrze. Dlaczego tak mówię? Ponieważ jestem praprawnuczką Stanisława Pomian-Strzednickiego, pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, który stworzył sądownictwo w odrodzonej Polsce w roku 1917, czyli na rok przed odzyskaniem niepodległości. Została mu powierzona taka funkcja. Ja jako praprawnuczka stoję tutaj i mówię o patriotyzmie, ale myślę, że wtedy było trudniej, bo nie było Polski, nie było ojczyzny i taką osobą była właśnie Maria Konopnicka. Patriotyzm polega właśnie na tym, że wnuki, prawnuki, praprawnuki będą śpiewać te piosenki Konopnickiej. A wy proszę mi opowiedzieć coś o orkiestrze. Już się dowiedziałam, że zakładał tata. Orkiestra powstała w 2001 roku, właśnie 16 grudnia i jutro mamy już 18 lat. 18 lat, tak? Czyli może być już jutro bankietowo tak trochę. Tak jest. Może być bankietowo, ale myślę, że macie tyle grania, że jesteście bardzo zdyscyplinowani. I to tak za bardzo nawet nie ma czasu, prawda? Bo jak patrzę tak w internecie, to ciągle coś gracie albo uczestniczycie w mszach, albo jesteście w Łodzi na jakichś paradach, marszach, czyli taka mocno patriotyczna orkiestra. Trudno się prowadzi taką orkiestrę? Po prostu najpierw trzeba kochać muzykę. Jak widzi pani, tutaj jest sama młodzież, no, głównie. I dzieciaki właśnie ćwiczymy. Ćwiczymy. A dwa razy w tygodniu się spotykamy. Słuchajcie, przepraszam, nie możemy dociągnąć tam mikrofonu, ale odpowiedzcie, czy lubicie grać w orkiestrze? Tak? No pod takim uroczym kapelmistrzem myślę, że każdy by lubił grać, natomiast chłopaki to chyba muszą jakiegoś takiego srogiego mieć kapelmistrza, tak? Srogi jest? Widzi pani, sporo jest dziewczyn. No sporo. Chłopaki też są. No właśnie, no bo znowu jak takie piękne dziewczyny, to i są chłopaki, prawda? Oczywiście. No wiadomo, wiadomo, słuchajcie, jak was zobaczyłam na 11 listopada po prostu się w was zakochałam. I tak pomyślałam sobie, żeby moglibyście z nami wystąpić
dzisiaj i bardzo Wam dziękujemy. Wiem, że za chwilę nam zaprezentujecie wiązankę. Tak, wiązankę pieśni żołnierskich. Żołnierskich i patriotycznych. Bardzo prosimy. Orkiestra Suchcice i okolice. Natomiast zwracam się do Państwa, do widzów, że możecie nas oglądać na www.dobremedia.org. Turmaków złote podkowy, a jak przeminie 100 dni, 100 nocy, wstaną rycerze w rzewnych nocy, wstaną rycerze, dosiędą konie, zapalą gwiazdy w złotej koronie. Kto pamięta bajkę na jagody? A, no ksiądz pamięta, oczywiście. A dlaczego nie pamiętamy tej bajki? Bo w czasach komunizmu nie lubiono Konopnickiej. Tak starano się powiedzieć, a to taka, co tam pisała o sierotce Marysi, jakichś krasnoludkach,
jakimś czymś. A tutaj się okazuje, że pisała piękne wiersze. Taka cudowna twórczość, którą ja pamiętam, takie były wspaniałe ilustracje na jagody i my także tu mamy dekorację piękną. I właśnie łódzka aktorka przygotowała bajkę na jagody. Wielki bór zielony, noc go kryje skrzydłem kruczym, świt otwiera srebrnym kluczem. Nikt wam tego nie opowie, moje panie, ach i panowie, jakie tam ogromne drzewa, a ile ptaków na nich śpiewa, jak bór sobie z wiatrem gada. A jakie bajki opowiada. Oj, i mało kogo bór przepuści do tajemnych swych czeluści. Tam się dzieją same dziwy. Świat jak z bajki, a prawdziwy. Dalej, dzieci, śmiało, chodźmy w las. Żeby tylko, nie daj Boże, nie napotkać gdzieś ślimaka. Jak nic, drogę przejść mi może, a to straszny zawadiaka. Płaszcz zwinięty ma na grzbiecie, różki stawia na widecie, a tuż za nim pędzą osy, grają, trąbią w niebo głosy, aż się echa w boru gonią. Nie podchodzę, bo pod bronią. Patrzcie, wyszedł, o tam z fortecy, pająk, co ma krzyż przez plecy i krzyżakiem się nazywa. Bestia sroga i złośliwa. Jak nas weźmie w łęty, w sznury, nie poznamy własnej skóry. I choć nic cię nie zaboli, wziętyś, bratku, do niewoli. Co krok strachy, co krok trwogi. Ciągną gąsienice, marudery w poprzek drogi. Nim na oścież się otworzy świat borowy nasz, a Boży, posłuchajcie, jak w poranek na borówki, na jagody szedł do lasu mały Janek. Jakie w lesie miał przygody. Oho, już jest w lesie. Dwie krobeczki w ręku niesie. Na bok tarniej wikliny. Dziś są mamy imieniny. Niespodziankę mamie zrobię. Jagód zbiorę w rączki obie. Ciszkiem, chyłkiem po polanie wrócę, zanim mama wstanie. No i będzie niespodzianka, dar od boru i od Janka. Szuka w prawo, szuka w lewo, między brzuski, między sosny, wreszcie tam, gdzie ścięte drzewo, siadł zmęczony i żałosny. Ale cóż to? Czy to szarej ziemi grudka? Nie, on widzi tuż przed sobą brodatego krasnoludka. Krasnoludek? Przecież wiecie, to najmniejszy człeczek w świecie i niestraszny ani trocha, a nad wszystko dzieci kocha. Krasnoludek różny bywa. Jeden pszenny, odeżniwa, jeden miodny rządzi ulem. Ten był
jagodowym królem. Jagodowy król, poboże, jak po własnym chadza dworze, mech mu leśny łoże ściele, z kwiatków różnych ma, z ptaszków różnych ma kapele, a kwiatki i wonne zioła pochylają przed nim czoła. I w największą nawet ciszę trawa przed nim się kołysze. O. Jam jest jagodowy król, pan z pana, szata na mnie cudnie tkana, korony zaś nie używam, bo za duża jest i krzywa. Mam ja służbę znakomitą, wiewióreczki z rudą kitą. Te figlarne służki pomknęły na leśne dróżki. To i my chodźmy za nimi. Jak się dobrze pośpieszymy, to wiewiórki dogonimy. Ale jestem pełen trwogi, bo las taki ciemny, srogi. Nic się nie bój, król ci powie, włos nie spadnie ci na głowie. No to chodźmy dalej w drogę. A wtem cień ich objął chłodem. Weszli w gąszcz między paprocie, jaś za królem, a król przodem. Patrzą, a tu same dziwy. Jako w sadzie stoją śliwy, tak tu gaj jest jagodowy, a jagody wszędzie wiszą, na szypułkach się kołyszą, a tak każda pełna soku, że się prawie czerni wokół. Tu się państwo me zaczyna, jakże waści się podoba. A to są właśnie królewicze, moja dziatwa jagodowa. Król nie wyrzekł ani słowa, tylko wróg zatrąbił złoty i wnet dziatwa jagodowa zabrała się do roboty. Na jagody, na krzewiny, psiąć się, prężyć na wyprzódy. I tak prawie w jednej chwili koszyk jagód napełnili. Popłyniemy teraz dalej, gdzie borówek jest kraina. Jak przygoda, to przygoda, wyruszają, czasu szkoda. I jagodowi królewicze podążają w stronę rzeczki. Oj, nie potrzeba nam i wiosła, sama kaczka będzie niosła. Nie potrzeba i sternika, powiedzie nas kaczka dzika. Wianku, aż się śmieje dusza, mało co nie zgubił w wodzie słomkowego kapelusza. Płyną górą, płyną dołem, dopłynęli do polany. Patrzą, siedzą panny kołem, wokół świat zaczarowany. Każda śliczną sukieneczkę i czerwoną ma czapeczkę. To panny borówczanki. Ale jeśli chcecie posłuchać dalszych przygód Jasia i tego, co się dalej wydarzyło, to odwołuje was do lektury. Poznacie ją, czytając bajkę Marii Konopnickiej Na jagody. A ja zmykam do tego tajemniczego, bajkowego lasu. Śpiewnik dla dzieci, pierwszy polski zbiór piosenek dla dzieci z tekstami Marii Konopnickiej i muzyką Zygmunta Noskowskiego, powstał w 1890 roku. Nie było Polski. Polska dopiero powstała
za 18 lat. Niektóre piosenki z tekstem Marii Konopińskiej znamy wszyscy. Dzisiaj podejmiemy próbę zachęcenia do powrotu do tych przeuroczych piosenek. Tutaj widzimy śpiewnik Marii Konopińskiej. Jak śpiewnik, no i musi być śpiewanie. Ja to tak patrzyłam tutaj na księdza, naszego gospodarza, który mówił ten tekst na pamięć. Widzę, że tutaj suflerował. Chyba to była ulubiona bajka w dzieciństwie. Ale też jest taka piosenka, którą znają wszyscy i ona zresztą dzisiaj jak gdyby parę razy się przewinie nam tutaj. Zima zła. W tym roku nie jest bardzo zła zima, bo taka tylko leciutka. Ale ja tutaj zaproszę wykonawcę, muszę sobie tutaj zajrzeć, ponieważ on lubi grać w piłkę, lubi śpiewać, a ma na imię Marcin. I zapraszam tutaj Marcina Ostrowskiego do nas. O, jesteś zimowo ubrany, to myślę, że to będzie wszystko w sam raz, tak? Ale ta zima jest taka trochę za cienka, Marcin, nie? Warto by było, żeby było więcej, można by na sankach pojeździć. Życzymy sobie śniegu? No to próbuj, wiesz, próbuj zaśpiewać tak, żebyśmy na Boże Narodzenie mieli śnieg, żebyśmy mogli na sankach pojeździć. Bo wiesz co, tutaj widzę takiego mojego przyjaciela właściwie, bo tak jesteśmy chyba w różnym wieku. My chyba też lubimy jeździć na sankach, a i wnuki wozić nasze. No właśnie, bardzo chcielibyśmy móc pojeździć na sankach. Spróbuj wywołać tę zimę, dobrze? Dasz radę? No to Marcin Ostrowski, chodzisz tutaj do szkoły podstawowej w Drużbicach, tak? Chodziłeś, dobrze. A to gdzie się przeniosłeś? Mów do mikrofonu. Na Rasy się przeniosłem. A, i teraz tam chodzisz do szkoły, tak? Tak. No to super. A teraz nam pięknie zaśpiewaj. Marcin Ostrowski. Szczypie w uszy, mroźnym śniegiem w oczy, pruszy wicher w pole gna. Nasza zima zła, nasza zima zła. Wielka trema była? Nie. Nie było tremy. No i co, będzie ta zima? Tak.
Tak. Ale szalik będziesz nosił wtedy, czapkę i rękawiczki. Ja zapraszam tutaj do naszego mikrofonu jeszcze księdza. Księdza Pawła Sudowskiego zapraszamy bardzo serdecznie, ponieważ mamy tutaj dla tego młodego człowieka, który jako pierwszy wystąpił, bo orkiestra to jest zawodowa. A tutaj odważnie, wiesz co, on mógłby się też zapisać do tej orkiestry. No, dałoby radę, ja tu widzę, że tu morgacie do niego, bo ma słuch chłop, nie? Tak, na pewno byś tutaj na czymś mógł pograć, a może byś zaśpiewał z nimi. Nie wiem, bo oni może też potrzebują śpiewających ludzi, wiesz? Bo z orkiestrą się czasami śpiewa. Fajnie by było. To tam trzeba z mamą pogadać i tatą, ale myślę, że jak chciałbyś coś zrobić, to trzeba tutaj trochę taki, wiesz, to taki kolaboracja troszeczkę. Natomiast my chcielibyśmy ci dać prezent. Ja wiem, że ten prezent na razie może będzie jeszcze za trudny dla ciebie. Chociaż jak przeczytasz o dzieciństwie mojego prapradziadka Stanisława Pomian-Strzednickiego, wiesz, że dostajesz jako jeden z nielicznych, bo dopiero wydaliśmy te pamiętniki, leżały u nas na półce od 1925 roku i zostały dopiero teraz wydane. Dajemy ci w prezencie i takie jeszcze drobiazgi nowoczesne. I prawda, proszę księdza, że się należą, bo ksiądz już dostał te pamiętniki. A, bardzo, bardzo dziękuję. I dla dzieci też się tu coś znajdzie. Ale zdecydowanie, oczywiście. Zdecydowanie. I że warto się uczyć, i że warto uczyć się różnych języków, i warto różne rzeczy robić. Ciekawe, ja pomożemy potrzebam. Ci. Pomożemy ci. I jeszcze raz brawa dla Marcina. Brawa. Proszę. Marcinie, dziękujemy i dziękujemy przede wszystkim rodzicom. Rodzicom kochanym, którzy tutaj są, a jak jest jakaś rodzina, to machamy do niej. Proszę księdza, zapraszam do wysokiego mikrofonu, bo my to troszeczkę będzie nam wygodniej. I może mi ksiądz coś tutaj powiedzieć o parafii, jak tutaj wyglądał. Ksiądz tutaj od niedawna jest. Tak, jestem od niedawna, zaledwie 4 miesiące, ale jednocześnie muszę powiedzieć, że byłem mile zaskoczony, kiedy właśnie tutaj obejmowałem tą naszą parafię. Dlaczego? Dlatego, że przed laty studiując na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, jeden z moich kolegów księży bronił doktoratu na temat człowieka, który wywodził się z tego miejsca. Kacper Drużbicki. Jesteśmy w Drużbicach. No chyba prawie pewnie było to jego miejsce. Tak, takie. To jego miejsce urodzenia. To jest postać historyczna. Urodził się w 1590 roku. To bardzo dawno. Tak, to dawne czasy, a zmarł w 1662 roku. Z pewnością rodzice spojrzeli w kalendarz, aha, przyszedł na świat dzisiaj Kacpra, Melchiora i Baltazara 6 stycznia. Z tego niech tak mu będzie. Kacper. Mhm. Kacper Drużbicki. Jak się okazuje, jego życie potoczyło się w ten sposób, że odczytał swoje powołanie do zakonu ojców jezuitów i tam też wstąpił. Jego życie było związane, zresztą otwierając encyklopedię, znajdziemy Kacper Drużbicki, urodził się w Drużbicach ziemi piotrkowskiej w 1590 roku, ale jednocześnie największe w tych czasach kolegium jezuickie, które było w tych terenach szczególnie popularne, było w Poznaniu, tam też odnalazł swoją drogę w Towarzystwie Jezusowym, jezuitów. Tam też później przeszedł następny etap studiów, które go doprowadziły do katedr uniwersyteckich. Był też w pewnym momencie rektorem Akademii Lubrańskiej w Poznaniu, był też wykładowcą na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. Zmarł, jak padam, w 1662 roku. Możemy szukać w historii, aha, to 1655, krótko po naszym potopie szwedzkim. Z tej ziemi się wywodził. Kim był? Był teologiem zajmującym się sprawami moralności i jednocześnie teologiem, który pogłębiał sprawy związane z kultem Najświętszego Serca Pana Jezusa. Kilkadziesiąt lat później w kościele pojawiła się ta prawda wydobyta, tak jak na naszych oczach pojawia się prawda o miłosierdziu Bożym. To nie znaczy, że jej nie było w orędziu Kościoła. Ona została po prostu tylko w tych latach wydobyta. Tak samo i wtedy on był jakby prekursorem. Poprzedził świętą Małgorzatę Marię Alacoque, francuską zakonnicę, której Pan Jezus objawił prawdę o Najświętszym Sercu Pana Jezusa. Tak więc to jest miejsce, z którego można by powiedzieć przez naszego wielkiego Syna Ziemi Drużbickiej prawda o sercu Pana Jezusa stała się cząstką
tej, bym powiedział, szczególnie naświetlonej doktryny Kościoła, koncentrującej się wokół kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa. Cóż można powiedzieć o Kacprze? Oczywiście zostawił wiele dzieł po sobie. Jest to miejsce, którym tutaj może nie jest do końca jeszcze znany, bo odległe czasy. Ale spróbujemy poznać chyba. Spróbujemy chyba poznać, tak? Myślę, że trzeba nawet poznać. Nawet, to jest też obowiązek. Taka nasz. Nieduża miejscowość i ma tak wybitnego tutaj przodka właściwie. Tak, no stało się to w ten sposób, że krótko po kresie jego życia, wiemy, Polska niestety popadła w niewolę. Niewolę rozbiorów. To był tak wielki człowiek, nie tylko, nie chcę używać tego słowa tak zbyt łatwo, geniusz intelektualny, ale także moralny. Dlaczego? Bo były nawet próby zbierania dokumentów, które miały wynieść go na ołtarze. Oczywiście przecięło to wszystko nasza niewola narodowa, 123 lata tutaj śpiewali, grali nasi wspaniali młodzi. Te rzeczy, które później, że tak powiem, na fali odzyskiwania niepodległości stały się naszymi pieśniami narodowymi, piosenkami. Tak czy inaczej, niestety nie doczekał się. Nie doczekał się tego podjęcia tego wszystkiego, co jest procedurą trafiania na ołtarze, tego procesu beatyfikacyjnego czy kanonizacyjnego. Natomiast był człowiekiem ogromnej wiedzy i po nim zostały wspaniałe dzieła, spuścizna. Został pochowany w Farze Poznańskiej. To był kiedyś kościół jezuitów. Tam było kolegium ojców jezuitów. Fara Poznańska była kościołem kolegiackim. Tam też właśnie w podziemiach kościoła znajduje się jego grób. Zostało wiele fresków, wiele rysunków, wiele malowidał pięknych, głębokich przemyśleń jego. Tak sobie myślałem, że trzeba go było właśnie tutaj nam troszkę bardziej przybliżyć. Tak z niektórymi rozmawiałem, po prostu mówiąc, no my mamy takiego wielkiego, wspaniałego tutaj rodaka naszego, Kacper Drużbicki. To ktoś tak mówi, no tak, był taki nauczyciel wiejski chyba. Ja mówię, nie, to był profesor miejski. Aha, no to w każdym razie wielka postać, ogromna postać, o której nie do końca właśnie wiemy. No ale można się urodzić w małej miejscowości i być wielkim człowiekiem. No tak jak właśnie... Tak właśnie patrzę. I tak kierunku. Liczymy też już na jakieś pamiętniki, może jakieś opracowania. Może któraś z osób z młodzieży zrobi doktorat na przykład na ten temat, bo przecież kolejny, tak. Kolejny, prawda, tak, by się przydał, przydałby się jakiś doktorat tutaj w Drużbicach. No, ale trzeba zacząć marzyć. Ale jak najbardziej. No, a Pan Bóg nam w tym pomoże chyba? No na pewno tutaj wiele można na tej niwie wiele można zrobić i chyba także... I trzeba ruszyć. Bardzo dziękuję, Drużbickiego. Bardzo się cieszymy w ogóle, że trafiliśmy do takiego miejsca, gdzie właśnie przejeżdżamy, no stoi kościół, miejscowość, sklep, szkoła, no taki po prostu, ale jednak flaga 50-metrowa szła tutaj na 11 listopada. Tak, tak, pięknie. I myślę, że warto po prostu też wskrzesić postać dla obecnego pokolenia, prawda? Zdecydowanie, to trzeba wydobyć tę postać, przynajmniej w świadomości najbliższych, tutaj mieszkańców tego terenu musi po prostu zacząć popierać do świadomości, że tutaj na tym terenie urodzili się tacy ludzie. To jest ziemia, która ma po prostu jakby taką szczególne miejsce, którego mógł wyjść taki człowiek i no, za to trzeba dziękować Bogu. Możemy być dumni. Możemy być zdecydowanie dumni. Dumni. Tak. Cieszymy się bardzo. Życzę powodzenia. A ja jeszcze pewnie księdza tutaj poproszę później na chwilę, ale w tej chwili wrócimy do Konopnickiej. Bardzo dziękuję, oczywiście. Wrócimy do Konopnickiej, która także była zapomniana, a tworzyła w czasach zaborów. Drodzy Państwo, wracamy do Konopnickiej, ja poproszę tutaj zespół, bo jest taka piosenka, jadą, jadą dzieci drogą, wszyscy ją znają. Mnie śpiewał ją mój tata, ale okazało się, że ona ma dużo, dużo więcej zwrotek niż ja pamiętam z dzieciństwa. Jeżeli ktoś pamięta tutaj z publiczności, prosimy śpiewać z nami, a jak nie, no to potem trzeba będzie zajrzeć do śpiewnika.
ci żabkę w dziobie ma. Bociuś, bociuś, krzyczą dzieci, a on kla, kla, kla. Bociuś, bociuś, krzyczą dzieci, a on kla, kla, kla. Tam zagarnia owce siwe, Brysio Gundyś zły. Koni strząsa bujną grzywę i do stajni rży. Koni strząsa bujną grzywę i do stajni rży. Idą żeńcy, niosą losy, wuja Reczka gra. A pasuszek mały bosy chudą krówkę gna. A pasuszek mały bosy chudą krówkę gna. Wiosennie, trochę letnio, wakacyjnie, mimo że tam drobny śnieg obok. Ja poproszę tutaj dwie dziewczyny, flecistki, Martę Piestrzyńską i Kingę Grzejszczak, ponieważ one przygotowały dzisiaj także coś na dzisiejszy koncert. Możecie mi powiedzieć, jaki to będzie utwór? No właśnie, hu hu ha, nasza zima zła. Mówiłam już, że właśnie będzie kilka razy powtarzany ten motyw naszej zimy, ponieważ chyba bardzo chcemy, jak już jest zima, to my bardzo chcemy tej zimy. A co się takiego dzieje, że po tylu latach, tu nie mogę powiedzieć właściwie, że to będzie piosenka Marii Konopnickiej, bo nie będziecie śpiewały tekstu, prawda? Czyli będzie to kompozycja Zygmunta Noskowskiego. Ale ten duet stworzył takie piosenki, które wszyscy po zaborach, jak się Polacy zebrali razem, to okazało się, że wszyscy znają. Jaki to był geniusz tych piosenek, że Maria Konopnicka napisała takie piosenki, które Polacy z różnych zaborów, z różnych języków, rosyjskiego, niemieckiego, znali po polsku. Jaki w nas był hart ducha, żeby śpiewać piosenki Marii Konopnickiej właśnie po polsku. Teraz będziemy mogli posłuchać melodii, a kto będzie chciał podśpiewać, chyba będzie mógł podśpiewać to uchucha zima zła. My tak byśmy chcieli tej zimy, żeby ona była na 3 dni, tylko na Wigilię, pierwszy dzień, drugi, no i jeszcze na Sylwestra może być, tak? Natomiast później już wolelibyśmy lato, ale marzy nam się trochę śniegu. Czyli Marta i Kinga i zima zła. Thank you.
uciekajcie, nie uciekajcie. Powiedzcie mi, gracie na bardzo trudnym instrumencie, bo na nim jest trudno utrzymać intonację, prawda? Bo jest tak, jak się tylko troszeczkę coś puści, to zaraz on fałszuje. Czyli trzeba też mieć słuch. No orkiestra by też wzięła, nie? No, no już tutaj ja widzę kapelmistrz patrzy. Bierzemy, chłopaki? No dobra. No, trzeba ponamawiać dziewczyny do orkiestry, bo naprawdę, naprawdę bardzo serdecznie gratulujemy i oczywiście zapraszamy tutaj z prezentami. Dla was już te pamiętniki... Już musicie przeczytać. Już musicie przeczytać. Później sprawdzimy. Bardzo prosimy, sprawdzimy z wiedzy. A jak już napiszecie, że coś przeczytałyście... Ja jeszcze powiem jedną rzecz, którą taka jest formuła, którą powinniśmy powiedzieć, że wydanie tych pamiętników dofinansowano ze środków programu wieloletniego Niepodległa na lata 2017-2022 w ramach programu dotacyjnego Niepodległa. Bardzo dziękujemy za to, że mogliśmy wziąć udział w tym projekcie i po prostu otrzymać pieniądze na bardzo trudną publikację, ponieważ to tu na okładkach jest wydruk ręcznego pisma. Trzeba było to przeczytać. Są takie osoby, które to robią i wymagało to wiele trudu redakcyjnego, a także konsultacji z profesorami z Uniwersytetu Jagiellońskiego, więc taka porządna publikacja, już trochę naukowa, ale słuchajcie, lekkim językiem napisana. A tu takie drobiazgi, myślę, że te też elektroniczne się przydadzą, a słodycze to wiadomo, zawsze słodycze. Dziękujemy Marcie Kindze. Ja jeszcze, brawa, ja jeszcze dodam, że dzisiejszy koncert powstał dzięki programu dotacyjnemu Kultura Dostępna. Program dotacyjny Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Także bardzo dziękujemy panu ministrowi i władzom za to, że możemy dzisiaj ten koncert zagrać dla państwa. Oczywiście także dziękujemy telewizji Dobre Media, www.dobremedia.org. Ja teraz zapraszam tutaj do mikrofonu Jerzego Chojnowskiego, który znowu wprowadzi nas chyba w taką poważniejszą sferę twórczości Marii Konopnickiej. Czy to pieśń o domu? Kochasz ty dom, rodzinny dom, co w letnią noc skroś srebrnej mgły szumem swych lip wtórzy twym snom, a ciszą swą koi twe łzy. Kochasz ty dom, ten stary dach, co prawi baśń o dawnych dniach, omszałych wrót rodzinny próg, co wita cię z cierniowych dróg. Kochasz ty dom, rzeźwiącą woń skoszonych traw i płowych zbóż, wilgotnych olch i dzikich róż, co głogą kwiat wplatają w skroń. Kochasz ty dom, ten ciemny bór, co szumów swych potężny śpiew i duchów jęk i wichrów chór przelewa w twą kipiącą krew. Kochasz ty dom, rodzinny dom, co w pośród burz zwątpienia dnie, gdy w duszę cię uderzy grą, wspomnieniem swym ocala cię. O, jeśli kochasz, jeśli chcesz żyć pod tym dachem, chleb jeść zbóż, sercem ojczystych progów strzeż, serce w ojczystych ścianach złóż. Może na nowo, tak jak w czasach zaborów, a później w odrodzonej Polsce dojrzymy w utworach Marii Konopnickiej piękno melodii, teksty mówiące o miłości do ojczyzny, do swojego kraju, do regionu, gdzie się urodziliśmy. Pielęgnowanie tradycyjnych wartości, takich jak rodzina,
praca czy uroczyste obchodzenie dni świątecznych. Tam stanęła rzeka lodem, ani szumi, ani płynie, tylko duma w swej głębinie. Gdzie jej wiosna, gdzie jej zorza, gdzie jej droga het do morza? Gdzie jej wiosna, gdzie jej zorza, gdzie jej droga het do morza? Oj ty rzeko, oj ty sina, lody tobie nie nowina. Co rok zima więzi ciebie, co rok wichry mgną po niebie. Aż znów przyjdzie wiosna chorza i popłynie het do morza. Aż znów przyjdzie wiosna chorza i popłynie het do morza. Nie na zawsze słonko zgaśnie, nie na zawsze ziemia zaśnie, nie na zawsze więdnie kwiecie, nie na zawsze mróz na świecie. Przyjdzie wiosna, przyjdzie chorza, pójdą rzeki het do morza. Przyjdzie wiosna, przyjdzie chorza, pójdą rzeki het do morza. A jak już ta rzeka pójdzie do morza, to wtedy obudzi się kukułeczka. Po tym ciemnym boru kukułeczka kuka, z ranka do wieczora gniazdka sobie szuka. Kuku, kuku, gniazdka sobie szuka. Kuku, kuku, gniazdka sobie szuka. Kukułeczko, czy na drzewach siadasz? Jakie ty nowiny w lesie rozpowiadasz? Kuku, kuku, w lesie rozpowiadasz. Kuku, kuku, w lesie rozpowiadasz. Leciałam ja w maju z ciepłego ruczaju, zagubiłam w drodze ścieżynkę do gaju. Kuku, kuku, ścieżynkę do gaju. Kuku, kuku, ścieżynkę do gaju. Troszeczkę inna interpretacja i myślę, że piosenki Marii Konopnickiej mogą zasłużyć na zupełnie inne aranżacje i warto do nich wrócić. A teraz
Żeby nie było tak, że tylko my występujemy. Mamy tutaj jeszcze jednego gościa z Drużbic, zapraszam, z orkiestry Suchcice i okolicy, czyli... I będzie zaraz też kukułeczka. Karol Miłkowski. Na trąbce. Na trąbce. Trąbka to trudny instrument? Nawet trudny, nie. Trudny czy nie trudny? No jak to jest? No bo te guziki to jak się nazywają? Ja wiem, ale ty wiesz? Wentyle. A dlaczego one się nazywają wentyle, jak myślisz? Bo wentylują powietrze. O, właśnie. Ciekawa jestem takiej jednej rzeczy, czy wszyscy wiedzą, dlaczego czasami się tym dęciakom takim zdarza, że muszą wyciągnąć ten swój ustnik i wylać wodę. No, zdarza się. Często, jak się dużo gra, to często. A co jest takie najtrudniejsze w graniu na trąbce? Chyba na zimnie, nie? O, tak. Czyli nie lubisz zimy, dlatego będzie kukułeczka? Tak. No fajnie. Kukułeczka. Prosimy bardzo. Należy ci się prezent, z tego co ja wiem, też już jesteś ośmioklasistą, tak? Bo, czyli tak, to jest trochę elektroniki, trochę słodyczy, wiadomo, no przed graniem nie można jeść tych słodyczy. Natomiast ja mam takie pytanie, jak gdybyś był jeszcze w tej poprzednim reformie szkolnej, to byłbyś już w liceum, tak? Nie? A, w drugiej klasie gimnazjum. Ale to lepiej być w ósmej klasie, czy w drugiej gimnazjum? Nie wiem. Nie wiesz. Nie byłem w drugiej klasie gimnazjum. Nie wiesz. Fajnie. Właśnie to jest super odpowiedź. Nie byłem w drugiej klasie gimnazjum, więc nie wiem, czy nie powtarzałeś żadnej klasy. Nie. Nie udało się. Nie udało się. Dobrze. Powiedz mi jedną rzecz. Do jakiego liceum się wybierasz, czy do technikum? Myślę, że do liceum. Do liceum? A o jakim profilu? Matematyczno-geograficznym. To tak brzmi, jakbyś chciał być podróżnikiem później. Czemu nie? No, coś tak czuję. Życzymy miłych podróży muzycznych i graj nam pięknie, ale w orkiestrze będziesz grał, mimo że pójdziesz do liceum. No, super. Dziękujemy ci bardzo. Dziękuję bardzo. Zapraszam teraz naszą ekipę tutaj muzyczną i będzie co? Zima zła, oczywiście. Hu, hu, ha, nasza zima zła. Szczypie w nosy, szczypie w uszy, mroźnym śniegiem w oczy pruszy, wichrem w polu gna. Nasza zima zła, nasza zima zła. Hu, hu, ha, hu, hu, ha, nasza zima zła. Płachta na niej długa, biała, w ręku gałąź oszroniała, a na plecach mgła. Nasza zima zła, nasza zima zła. Hu, hu, ha, hu, hu, ha, nasza zima zła. A my jej się nie boimy, dalej śnieżkiem w plecy zimy, niech pamiątkę ma. Nasza zima zła, nasza zima zła.
Tematyka zawarta w śpiewniku dla dzieci ma także dziś przeogromne znaczenie dla kształtowania dziecka zgodnie z jego wiekiem i możliwościami percepcji. W tym śpiewniku jest wszystko, proszę Państwa. Tylko wystarczy sięgnąć. To jest kopalnia. Jest ileś, bardzo jest takie piękne opracowanie. Jest ileś rzeczowników, opisów. Tam są gotowe ściągi na język polski. W ogóle tam wystarczy wziąć jakieś rzeczy, jak tam będzie zadane. Aha. A nie wolno ściągać. Śpiewnik dla dzieci po II wojnie światowej był celowo dyskredytowany jako anachroniczny w swojej treści. Mamy nadzieję, że uda nam się dzisiaj chociaż na chwilę zatrzymać i zwrócić uwagę na twórczość Marii Konopnickiej, zachęcając do spojrzenia na nią z wielkim szacunkiem, jaki należy się tej pisarce, która w czasach zaborów nie bała się pisać w języku ojczystym. I tutaj aż ciśnie mi się porównanie do Stanisława Pomian-Strzednickiego. Tu niedaleko w Piotrkowie był wieloletnim prezesem, 40 lat miał. Dla dzieci, dla młodzieży. Słuchajcie, on poszedł do szkoły powszechnej, w tej szkole powszechnej pod zaborami uczył się 5 języków obcych. Sobie wyobrażacie? Szkoła powszechna to jest, była szkoła elementarna, to elementarna szkoła miała tam 3-4 lata nauki, a później szkoła powszechna, później Instytut Szlachecki. W wieku 20 lat skończył studia i uzyskał doktorat. Odpowiednik oczywiście od dzisiejszego doktoratu. I został sędzią w 1860 roku. Za 3 lata wybuchło powstanie styczniowe. A później przyszedł do Brańszczyka. Odwiedzał go, wychowywał go ksiądz Bonifacy Ostrzykowski. Wielka postać. Został pełnym sierotą, jak miał 6 lat, czyli rodzina dysfunkcyjna. I wiedziano jedno, uczył się i jeszcze raz uczył. Był wielki Polak, zbudował sądownictwo w Polsce. Jak będziecie w Piotrkowie, zapraszam do odwiedzenia sądu. To jest jego dzieło. Sąd, który, architektura którego wzbudza ogromne zainteresowanie, został zbudowany na wzór Pałacu Sprawiedliwości w 1906 roku oddany do użytku. Proszę, Agnieszka. Zbliża się czas świąteczny. Warto już kupować choinkę. Na razie jeszcze możemy ją postawić nieubraną i zapytać choinkę, kto ją tam w tym lesie posadził. Oczywiście nie polecam tego, żeby ktoś szedł teraz z piłą czy z jakąś siekierą do lasu, bo w tej chwili jesteśmy w czasach, że hodujemy choinki, prawda? A te, które kupujemy w doniczkach, warto by potem zasadzić w ogródku. Więc nie ścinamy czubków choinek, bo niech one sobie w lesie rosną, a leśnicy wycinają te, które są po prostu potrzebne do wycięcia, żeby tamta jedna obok mogła urosnąć pięknie. A my możemy ją postawić w domu. Już w tym tygodniu możemy kupić choinkę i postawić ją, popatrzeć na tę zieleń, jak się zaczyna pachnieć. Będzie teraz o naszej choince. A kto tę choinkę zasiał w ciemnym lesie? Zasiał ci ją ten wiaterek, co nasionka niesie. Zasiał ci ją ten wiaterek, co nasionka niesie. Tę choinkę o
ogrzał w ciemnym boru. Ogrzało ją to słoneczko z niebieskiego dworu. Ogrzało ją to słoneczko z niebieskiego dworu. A kto tę choinkę poił w ciemnym gaju? Jasne ją poiły rosy i woda z ruczaju. Jasne ją poiły rosy i woda z ruczaju. A kto tę choinkę wyhodował z ziarna? Wychowała ją mateńka, ziemia nasza czarna. Wychowała ją mateńka, ziemia nasza czarna. I choinka to był ostatni utwór naszego dzisiejszego koncertu. Wszystko się kończy, niemniej śpiewnik dla dzieci Marii Konopnickiej i Zygmunta Noskowskiego ma wiele, wiele innych piosenek. Wiosna, Bociek, Jaskółka i bardzo, bardzo dużo. Dużo innych, między innymi Kolędnicy też jest taka piosenka. Dzisiaj nie śpiewamy, bo jeszcze nie pora na kolędy, ale w styczniu podobno tutaj też będzie koncert. Słyszałam, że 15 stycznia? Chyba tak? 13. A, 13, czyli nie boimy się 13. No super. Ja muszę powiedzieć, że w życiu Średnickiego to ona była szczęśliwa nawet, bo wszystko, co się działo, działo się 13 akurat i same dobre rzeczy. Więc 13 nie jest pechowa. Mamy nadzieję, że się z wami spotkamy. Jeżeli kończymy, to musimy przedstawić naszych wykonawców. Orkiestra, Suchcice i okolice. I pan Mateusz Cieślak. Wielkie dzięki, wielkie brawa dla was. Czy wy nam jeszcze coś dzisiaj zagracie? No właśnie, bo tak sobie myślę, tak, no czekamy właściwie, no czyli my powiemy to wszystko, co powinniśmy powiedzieć, czyli podziękujemy i tak dalej, a wy nam jeszcze zagracie przed mszą, prawda? Dobrze. Wystąpili przed państwem. Agnieszka Batelli. Katarzyna Maj. Zapraszamy Jagodziankę tutaj. Jagodzianka. Zapraszamy. Jagody. Martyna Jakubiak. Jerzy Chojnowski. Paweł Ciesielski. Który się schował i nie było go widać. Damian Kuliś. Ale tych najmłodszych. No właśnie chcę zaprosić. Chcę zaprosić tutaj do nas Marcina Ostrowskiego. Cię poprosimy, jak się będziemy kłaniać, to wszyscy razem, bo musimy się ukłonić ładnie do telewizji dobremedia.org, tak? www.dobremedia.org. Ja myślę, że dla twojego pokolenia to już tego www nie trzeba mówić, tak? Bo ja wiesz, ja jestem z takiego pokolenia, gdzie jeszcze ludzie małpę to zapisywali jako małpa, słowem małpa, prawda? No a to dla was to jest normalne, że to jest takie jakieś kółeczko przedziwne. No dobrze, niech to tak będzie. Zapraszam tutaj oczywiście przemiłe dziewczyny, Martę Piestrzyńską i Kingę Grzejszczak. Oraz młodego solistę z zespołu Suchcice i okolice, Karola Miłkowskiego. No ja oczywiście, no my tu czekamy. Księdza zapraszamy Pawła Sudowskiego. Księdza Pawła Sudowskiego. No i jeszcze raz bym bardzo tu chciała jednak zobaczyć pana Mateusza Cieślaka tutaj z nami, żeby stanął, no bo ja wiem, orkiestra nie może z nami stanąć, ale bardzo serdecznie wam dziękuję. Ja jeszcze chciałem powiedzieć, że organizatorem dzisiejszego koncertu
jest Fundacja imieniem Stanisława Pomian-Trzednickiego. Partnerami fundacji jest Urząd Gminy Drużbica oraz parafia. Program został zrealizowany z programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kultura Dostępna i to jest pochodzi to z Funduszu Promocji Kultury. Kręciła nas, no tak może niezbyt ładnie, ale transmisję internetową prowadziła telewizja Dobre Media, www.dobremedia.org. Chciałam dodać również, że transmisja trwa nadal oraz msza święta będzie również transmitowana.